Cześć! Dzisiaj zajmiemy się wzorami skróconego mnożenia. Na tym kanale mówiłam już o wzorach skróconego mnożenia i omówiłam zarówno zagadnienia teoretyczne, jak i zadania praktyczne, w których to wykorzystujemy najbardziej popularne i najczęściej występujące wzory skróconego mnożenia. Koniecznie zajrzyj do opisu tego nagrania, znajdziesz w nim odpowiednie odnośniki. Tymczasem przejdźmy do rozwiązania niniejszego zadania. Zobacz, jakie mamy zadanie przed sobą. Musimy uprościć to wyrażenie, które widzisz w tym momencie na tablicy. I zastosujemy tutaj dwa wzory skróconego mnożenia. Po pierwsze zastosujemy kwadrat różnicy. Kwadrat różnicy wygląda następująco. A odjąć B, całość w nawiasie i do potęgi drugiej, to się równa pierwszy element do potęgi drugiej, odjąć 2 razy pierwszy razy drugi, dodać drugi do potęgi drugiej. No i drugi wzór skróconego mnożenia, który zastosujemy tutaj w tym konkretnym przykładzie, to jest różnica kwadratów. I różnica kwadratów wygląda następująco. A kwadrat odjąć B kwadrat, to się równa w pierwszym nawiasie A odjąć B, natomiast w drugim nawiasie A plus B. Czyli w tym momencie, jeżeli wymnożymy przez siebie poszczególne te elementy, które znajdują się w nawiasach, to otrzymamy wyrażenie, które znajduje się po lewej stronie równania. No dobrze, no to teraz zajmijmy się tutaj tym elementem i tutaj zastosujemy kwadrat różnicy, czyli ten pierwszy wzór skróconego mnożenia, który zapisałam. I na podstawie wzoru skróconego mnożenia na kwadrat różnicy tutaj otrzymuję 2x, całość do potęgi drugiej, odjąć 2 razy 2x i razy 6, dodać 6 do potęgi drugiej. Plus 2 przepisuję, dlatego że tu w nawiasie teraz zapiszę wynik działania tych dwóch nawiasów, czyli tutaj zastosuję o ten wzór skróconego mnożenia, czyli różnicę kwadratu. No i na podstawie tej różnicy kwadratów, ja wiem, że tutaj w nawiasie mam x kwadrat odjąć 4. To się równa, no i teraz upraszczam. I tutaj mam 2x do potęgi drugiej, przy czym musisz pamiętać, że 2x do drugiej to nie jest dokładnie to samo, co jak zapiszę to wyrażenie w nawiasie i dopiero poza nawiasem będzie wykładnik potęgi. Czyli tego typu zapis jest równy 4x kwadrat odjąć 2 razy 2x razy 6 to jest 24x, dodać 6 do potęgi drugiej to jest 36. No i teraz zawartość tego nawiasu, który mam w tym miejscu, wymnażam przez 2, czyli przez wartość, która stoi przed nawiasem. Zatem tutaj otrzymuję plus 2x do potęgi drugiej odjąć 8. Na tym etapie mogę już przejść teraz do redukcji wyrazów podobnych. Czyli tu mamy jedną parę wyrazów podobnych, czyli 4x do potęgi drugiej plus 2x do potęgi drugiej to jest 6x do drugiej. Jeżeli chodzi o x, no to on nam się pojawia tylko raz, dlatego minus 24x przepisuję bez zmian. Natomiast tutaj mam 36 i minus 8. 36 odjąć 8 to jest 28. Dlatego tutaj zapisuję 28. I to wyrażenie, które znajduje się tutaj, jest już uproszczoną wersją tego wyrażenia wyjściowego, które mieliśmy w zadaniu. Zapraszam Cię do obejrzenia innych moich filmów zamieszczonych na tym kanale. Na tym kanale nie mówię tylko i wyłącznie o wzorach skróconego mnożenia. Poruszam także inne zagadnienia z matematyki z zakresu m.in. szkoły średniej. Także zapraszam Cię gorąco do oglądania moich nagrań.